Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Wydaje mi się, że przygotowałem dzisiaj dla Was ciekawy odcinek, ponieważ bardzo fajnie mi się go e, szykowało dla Was. Ale najpierw tutaj wpisałem sobie do mojej tabeli 13.02. W baselinkerze mam już 1787 produktów, no i na Allegro mam aktualnie wystawione 1751 aukcji. To jest taki wyznacznik od początku roku, no bo na tym gdzieś tutaj się skupiam, żeby cały czas poszerzać asortyment. Dość wolno to idzie, no ale niestety z przyczyn osobistych nie mogę tego przyspieszyć. No i jest. Przygotowałem dla Was tutaj piękne zestawienie, no bo tak jak już nagrałem w odcinku tam z początku roku, no tam, że osiągnąłem 7 milionów złotych przychodu, czyli ty, tyle osiągnąłem przychodu, no to jest, można powiedzieć, bardzo dużo. Ale chcę Wam pokazać, że tak naprawdę te 7 milionów złotych przychodu to jest bardzo pięknie poukładana firma, jeśli chodzi oczywiście o koszty. I o to wszystko. Chciałbym wam o tym opowiedzieć. Nie analizujcie tego e, tutaj screena sami. Ja bym chciał wam na bieżąco, punkt po punkcie o tym opowiedzieć, no bo to są gdzieś tam dość ważne, e, to są takie moje skróty myślowe, o tak. E, I Chciałbym wam pokazać, jak ja to liczę. I tak naprawdę zawsze na koniec roku, sobie robię takie podsumowanie. Zawsze robiłem je sam dla siebie, a teraz postanowiłem, że zrobię je również dla was. I tak, chciałbym od, rozpocząć od tego, że. Przy 7 milionach złotych przychodu, no to wiadomo, to jest wszystko, czyli to są wszystkie koszty też przesyłek, czyli to jest ogólnie całościowo taki przychód osiągnąłem, i na ten przychód złożyło się 115 tysięcy zamówień, czyli wysłałem 115 tysięcy paczek. I teraz tak, najważniejszy koszt, jaki musiałem ponieść, no to to są pracownicy. I teraz tak, oszacowałem to na 35 tysięcy złotych. Znaczy nie oszacowałem, wziąłem te dane z całego roku, wszystko sobie podliczyłem, podzieliłem i średnio wyszło około 35 tysięcy złotych. Czyli tyle płacę pracownikom, no biorąc pod uwagę, że jest to 12 miesięcy, no to wychodzi koszt 360 tysięcy złotych. Tyle muszę zapłacić. No i tutaj jest też z tymi pracownikami dość yy, kłopotliwa sprawa, no bo przed świętami, wiadomo, przez 3 miesiące potrzebuję 10 pracowników. A teraz styczeń, luty, marzec, kwiecień, to to zamówienie jest malutko, to tak naprawdę potrzebowałbym jednego pracownika. No ale tych pracowników tak jakby wszystkich cały czas trzeba utrzymywać, więc trzeba wziąć pod uwagę, że taki jest ich koszt. No i oczywiście trzeba tym bardzo, bardzo, bardzo dobrze zarządzać, no bo tak jak widzicie tutaj w tym Excelu, to jest praktycznie największy koszt. No, bo pracownicy no, muszą cały czas coś robić. Muszą cały czas zarabiać jakieś pieniążki, muszą cały czas. No, nie mogą przyjść i siedzieć przez 8 godzin, nie? No to wiadomo, że trzeba tą pracę zawsze zorganizować, żeby to było. No, żeby to po prostu było dobrze. Teraz tak. Kolejnym kosztem dość sporym 18 172 zł jest prąd plus ogrzewanie. Ja ogrzewam całą moją firmę, można powiedzieć. Całą firmę, tak. Klimatyzatorami. Mam tych klimatyzatorów chyba 8, 9. No, tak nie wiem. No, troszkę tych klimatyzatorów mam, że tam. Y, I tyle mi wyszło na przestrzeni całego roku. Wiadomo, plus jeszcze całe zużycie prądu, oświetlenie, y, to tamto, no to 18 tysięcy zł. Taki jest koszt. Kolejnym kosztem są woda, ścieki i socjalnie, No, to, to takie podstawowe y, że, rzeczy. Dużo tego nie zużywamy, no bo wiecie, nikt pryszniców nie wierzy. To jest. Tylko tyle, żeby skorzystać z toalety, umyć sobie kubek od kawy i, i tyle, nie? Czyli tu wyszło około 1000 złotych. 5000 złotych podatek, to zapisałem do kosztów, w związku z tym, że to jest podatek od nieruchomości, nie? Czyli podatek, który muszę zapłacić za ziemię, którą mam, i podatek, który muszę zapłacić gdzieś tam za pomieszczenia. Jest to około 5000 złotych, nie wiem czy nie 6, bo tam w czterech rat ratach było płacone. Także taki jest gdzieś tam koszt. Niektóre koszty podaje jako koszty brutto, niektóre koszty podaje tak jak tutaj widzicie. No bo, no bo nie chcę się tam wszystkiego teraz tak przeliczać dokładnie do powiedzmy wspólnego mianownika, czy to do netto, czy to do brutto. Także podaje po prostu takie koszty. Chcę głównie Nie ma nawet podsumowania tego wszystkiego. Bo chcę tak naprawdę o wszystkim gdzieś tam po malutku opowiedzieć, żeby każdy z was wyciągnął sobie gdzieś tam swoje wnioski, i może, żeby, żeby wy mi powiedzcie, jakie macie koszty, może napiszcie, że gdzieś tracę bardzo dużo pieniędzy, albo że Wy macie jakieś inne koszty. No bo wydaje mi się, że tutaj są, znaczy przeanalizowałem moje konto bankowe i tutaj są praktycznie wszystkie koszty, jakie ponoszę. Nie, nie ma tych kosztów więcej. I możecie sobie zobaczyć, że, że to jest wszystko bardzo ładnie, bardzo ładnie poukładane. Kolejnym kosztem 9000 tysięcy złotych to jest telefony plus internet. No i tutaj jest 9 tysięcy złotych, to, no to wychodzi 700-800 zł miesięcznie. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i możecie sobie pomyśleć, dlaczego jest tak dużo. A dlatego jest tak dużo, że mam wzięte chyba dwa. Albo trzy telefony na raty, dwa chyba telefony, ale no to co są iPhone'y 14? iPhone 14H, tak, chyba mam dwie sztuki. No to zamiast kupować od razu za gotówkę, po prostu wziąłem sobie na raty, nie? No, no bo dołożyłem sobie, aha, podpisuję nowy numer, chce pan telefon? No macie jakiegoś iPhone'a, no mam, no to dajcie, nie? I wiadomo, to troszeczkę wychodzi drożej, jeśli chodzi o na przykład e, tableta, bo sobie też kupiłem, kupiłem sobie też laptopy, no to kupuję zazwyczaj za gotówkę. No ale jak już korzystam z telefonu, no to, e, to zazwyczaj idę sobie i, i babeczki mnie tam zawsze, zawsze tak spytam, a macie iPhone'a? Ostatnio poszedłem, telefonu w ogóle nie potrzebowałem, a bardzo lubię kolor czerwony i się pytam, macie iPhone'a czerwonego? Mamy, to dajcie. 5 minut i się wychodzi, to jest tak wszystko proste, nie? Tutaj można powiedzieć, że troszeczkę tych pieniążków tracę, aczkolwiek z telefonu bardzo dużo korzystam, pracuję w, praktycznie wszędzie pracuję z telefonu, no i musi to być szybkie. Nie wydaję pieniędzy na to, że jak wychodzi nowy iPhone, nie wiem, 16-15, zazwyczaj jest tak, że kupuję dwie generacje wstecz, ale kupuję noweczkę i tak to wychodzi. Dodatkowo mam internet, dodatkowo mam chyba 7 albo 8 numerów telefonów no bo wszyscy pracownicy gdzieś tam mają, no to to tak wychodzi, nie? No to te 700 zł. Bo wiadomo, tu nielimitowane, tu, 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 plus te telefony, no to ten koszt koniec końców jest gdzieś tam, To e, no tyle po prostu to wychodzi. Ale aczkolwiek wydaje mi się dość dużo. 700 zł brutto, miesięcznie, no ale jakiś tam internet plus... Ach, no wiecie, sporo tego wszystkiego jest. Straty reklamacji, 10 tysięcy złotych. Zapisałem 1000 złotych miesięcznie. Wydaje mi się, że jest tego więcej. Musiałbym to oszacować. No ale to jest kwestia może 20 tysięcy złotych. Wiadomo, trzeba coś dosłać. Coś się zniszczyło, coś się popsuło. Coś wróciło w zwrocie jakieś takie dotyłka Na coś się machnęło ręką. No i te zwroty i reklamacje tak naprawdę rosną, 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 rosną. Wydaje mi się, że w tym tutaj akurat przedziale można by popracować, żeby te koszty e, tych reklamacji zwrotów i tego wszystkiego gdzieś tam zmniejszyć, żeby się nad tym po, po, pochylić, no bo to jest dość, dość duży koszt, nie? Kolejne koszty to są koszty pakowania, czyli tutaj zapisałem sobie stretch, taśma i kartony. 70 tysięcy złotych. Wychodzi bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że może jeszcze nawet wyszło troszeczkę więcej. 115 tysięcy zamówień, no to trzeba liczyć, że praktycznie sporo jeszcze pakuje w strecz, nie? Gdzieś tak 30%. No to te koszty są wiadomo troszeczkę niższe. No ale, yy, ale jak wychodzi na to, że większość rzeczy już idzie w kartonach, no to ten karton złoty, złoty 50 trzeba dodać. Więc te, te koszyki są coraz, coraz, coraz większe. No i te koszty tutaj pakowania też cały czas tak naprawdę wzrastają, nie? Strecz też troszeczkę teraz zmalał cena, troszeczkę cena kartonów zeszła. Staram się gdzieś szukać tych kartonów taniej, coś kombinować. No bo jak widzicie, jest to 70 tysięcy złotych. Można by tutaj na przykład pokombinować w ten sposób, żeby naprawdę poszukać, skupić się, kupić taniej od jakiegoś, może, producenta mniejszego albo coś i na przykład 10 tysięcy zaoszczędzić z 70 tysięcy. No to. Biorąc pod uwagę to, że zaoszczędzimy 10 tysięcy, możemy to przerzucić na prąd i ogrzewanie, no i koniec końców się okaże, że tu uszczelnimy, tam uszczelnimy i mamy ogrzewanie możemy mieć za darmo, nie? BDO, odpady i opłaty. Nie wiem jeszcze, jaki będzie koszt, bo jeszcze nie z tego sprawozdania, nie złożyłem. Gdzieś tam w tamtym roku dostałem tą dopłatę, de minimis, jeszcze nie. Tutaj już chyba będę miał teraz, no, na pewno będę miał przekroczone. Więc pewnie będę musiał jakieś opłaty ponieść, plus wiadomo trzeba opłatę roczną wnieść, plus wywóz odpadów po prostu, nie, że wiecie, mam podpisaną umowę, zbieram śmieci, różne tam plastiki, pierdołki i te odpady yy, odbieram. Wydaje mi się, że tutaj akurat w tym wypadku mógłbym zastosować mój dochód pasywny w postaci palet, no bo tych palet zazwyczaj 400-500 w roku się znajdzie, nie? No to biorąc pod uwagę to, że sprzedacie za 8-9 zł, no to tutaj można te 4000 tak naprawdę odro odrobić, nie? Z dochodu pasywnego, tak zwanego, się śmieje Muszę właśnie sprzedać palety, bo mam około 200. Base Linker nie wyniósł mnie dość dużo, no bo znaczy w sensie coraz drożej jest wiadomo, ale zapłaciłem tylko w 2023 roku za obsługę 15 387 zł brutto. I tutaj zapisałem sobie jeszcze dodatkowo 5000 zł. Jakieś opłaty inne. Czyli GS1, wiadomo, jakiś tam abonament trzeba zapłacić, jakieś kody kreskowe, jakieś domeny, to automatyczne odpowiedzi tam na Allegro, przegląd kasy fiskalnej, raz na dwa lata trzeba zrobić jakiś program yy, opłacić. No to zapisałem koszt ogólny 5000 zł, więc to mi nie, nie przekracza tego wszystkiego. I teraz, tak. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Podsumowanie na zielono. Ile wychodzi. Biorąc pod uwagę te wszystkie koszty, które tutaj przedstawiłem, ile wychodzi zapakowanie jednej paczki? Jeszcze niedawno było to 3 złote brutto. Jeszcze tak naprawdę w tamtym roku to było 3 złote brutto. Teraz w drugiej połowie roku 2023 było to już 4 złote brutto. 4,20 wyszło ogólnie na przestrzeni całego roku. Wydaje mi się, że od tego roku, biorąc pod uwagę to, że koszty pracy bardzo wzrosły, no jak wzrosną koszty pracy, to też wzrosną wszystkie inne koszty. Więc może się okazać, że koszt pakowania paczki to jest 5 zł. Tutaj wliczamy to wszystko, to co widzicie wyżej, czyli ten podatek, prąd, pracowników, wszystko, wszystko, plus koszty pakowania, te kartoniki i to wszystko, że to wychodzi załóżmy 4,20 wyszło w ubiegłym roku. Więc biorąc pod uwagę to, że wstajecie sobie rano i widzicie 1000 zamówień, no to musicie mieć, znaczy inaczej, ja mam taką świadomość, że koszt zapakowania tych 1000 paczek wyniesie mnie 4200 zł. Więc ja minimum, absolutne minimum tego dnia to muszę zarobić 4200 zł. I teraz, biorąc pod uwagę to, że jak przyjdzie jakiś klient i kupi ode mnie jakąś paletę albo dwie, albo palety, albo trzy palety towaru ja za zarobię na przykład powiedzmy 1000 zł. No to biorąc pod uwagę to, że tych paczek jest załóżmy nie 1000, tylko jest ich na przykład 400 albo 500 koszty wynoszą 2000, a tutaj nagle na jednej palecie zarobi się 1000 zł, nie? Albo 1500. Albo jest jakaś wielka paczka, albo tam wielopak, na którym zarabia się 600-700 zł, no to to już jest super. No bo biorąc pod uwagę to, że wstajecie rano i startujecie z tym, że musicie zarobić 2000 zł i, i nagle Padną jakieś duże zamówienia hurtowe i 2000 zł macie odrobione od ręki, no to jest uśmiech na twarzy, nie. No i teraz mówię, wydaje mi się, że koszt zapakowania paczki od nowego roku już będzie to 5 zł, bo tak już wstępnie sobie liczyłem, że biorąc pod uwagę no, te wypłaty, teraz tak naprawdę pierwsze wypłaty robiłem za styczeń. I biorąc pod uwagę to, że jeszcze nie wiadomo, teraz jeszcze ceny prądu zamrożone, nie wiadomo, jak to do końca będzie, no to. No, no to te koszty są takie. Więc tutaj temat zamykam, e, pakowania. I dalej jakie są koszty? Dalej kolejnym kosztem to jest 4900 500, ty, pół miliona złotych saldo Allegro. Ja na Allegro ogólnie za dużo nie sprzedaję w tym saldo Allegro zawiera się też koszty przewoźników, wysyłki, e, czyli koszty no wszystkie tam dopłaty DPD, UPS, DHL bo to wszystko robię, Poczta Polska wysyłam z Allegro, więc to wszystko jest mi doliczone do salda, więc to jest tak troszeczkę zakłamany koszt no bo tutaj ogólnie nie chciałem wliczać kosztów wysyłek, no bo biorąc pod uwagę tutaj, że wysyłam przez Allegro no nie byłem w stanie tego wysortować nie? ile dokładnie było tych przesyłek DPD i innych, no bo jeszcze by trzeba wziąć wszystkie faktury z impostu no i gdzieś tam wychodzi taka sumka tych wszystkich przesyłek razem z saldem Allegro. No bo wiadomo, sprzedaję na Allegro, no to to saldo wyniosło tyle, ile wyniosło. Kolejną opłatą jest mój sklep internetowy, Shopper. Mam go na Shopperze postawiony. No to abonament uśredniłem 3000 zł na rok. Kolejnym kosztem jest Shopper reklama. Gogle, nie? No to 103 tysiące, no bo biorąc pod uwagę to, że wydaje około 9 tysięcy złotych miesięcznie, no bo to jest tak optymalnie, idealnie, że tak się wyrażę. Do tego muszę jeszcze zapłacić prowizję 5%, no to wychodzi prowizja kolejne 16 tysięcy złotych. Prowizja od płatności shopper, no bo oni tam mają 1, chyba 30 czy 1,40. Muszę też zapłacić prowizję, więc to są wszystkie, wszystkie koszty, które tak naprawdę poniosłem w związku ze sklepem internetowym, nie? Czyli tyle i tyle tych kosztów było, gdzieś tam był jakiś przychód, no i gdzieś tam coś zostało, tak. Kolejnym kosztem jest pozycjonowanie hurtownia. No bo miałem, mam moją hurtownię i tak naprawdę na razie skupiłem się na pozycjonowaniu. Nie jestem do końca zadowolony z tego pozycjonowania. Wydaje 1300 zł brutto miesięcznie. Zrezygnowałem, wysłałem wypowiedzenie. Do końca marca obowiązuje. nie będę pozycjonował sklepu mojej hurtowni. Będę wykupował sobie, wykupywał reklamę w Google po prostu I, i tyle, nie? Zamiast wydawać 1350 zł za pozycjonowanie, będę wydawał 1350 zł powiedzmy na reklamę, nie? Okej, okay. czyli to jeśli chodzi o hurtownię, to jeśli chodzi o sklep i jeśli chodzi o Allegro, no bo więcej tak naprawdę teraz źródeł sprzedaży, można powiedzieć, nie mam. Kolejnym kosztem jest księgowość. Za księgowość zapłaciłem 12 tysięcy złotych i to jest księgowość łącznie wszystkie koszty, no bo księgowa mnie tam jeszcze skasowała za wystawienie PIT-u, pewnie jeszcze za PIT roczny mnie trochę skasuje, no to, to pewnie by było około 13 tysięcy złotych. Nie, taki jest koszt. I teraz mamy tutaj kolejny koszt. Kolejnym kosztem są opłaty odsetki kredyty, czyli wszystkie opłaty gdzieś tam bankowe. Plus jakieś tam y, inne opłaty kredytowe, biorąc pod uwagę to, że płacę około 10 tysięcy złotych miesięcznie rat kredytów. No bo to tak wychodzi, gdzieś tam jakiś kredyt odnawialny mam, gdzieś tam mam raty na to, na to. To są jakieś tam rzeczy, które powiedzmy, że jestem w stanie spłacić. Ale no, nagrywamy chyba odcinek na temat kredytów. Jestem w stanie to spłacić do zera, ale no, nie chcę tego robić dlatego, że wolę te pieniążki na razie cały czas inwestować, 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 bo jeszcze cały czas potrzebuję na y, nowy asortyment, nowy towar i w, zamiast spłacić to wszystko, no to wolę sobie przekręcać, przekręcać, przekręcać i jeszcze na tym y, elegancko zarabiać, nie? No, ale biorąc pod uwagę to, że to aktualnie jest 10 tysięcy złotych raty miesięczne, no to 5 tysięcy płacę od setek, które mogę sobie w koszty wrzucić, firmowych powiedzmy, no i 5 tysięcy złotych spłacam miesięcznie kapitału, nie? No i teraz tak jest, jeszcze ZUS. ZUS to jest wiadomo opłata stała w postaci 2000 zł. No to można też za tutaj napisać, że 24000 złotych, No ale no zus wiadomo się płaci więcej, no bo też trzeba płacić ten podatek dochodowy plus odprowadzą ZUS za pracowników, no to tutaj nie wpisałem. Musielibyśmy jeszcze uwzględnić we wszystkich kosztach zwroty, no bo wiadomo, że od tego przychodu dużą, znaczy dużą. Załóżmy od 7 milionów nie wiem, odesłałem klientowi, załóżmy 70 tysięcy złotych klientom odesłałem, bo odesłali mi produkty, nie? No to też by można to wliczyć, jak już byśmy robili całkowite, całe zestawienie, nie? Tak naprawdę ile zarobiliśmy i jakie mieliśmy koszty, no to trzeba by też wliczyć. No podatków, wiadomo, nie liczę, yy, no bo podatki tutaj mamy tak, no to 7 milionów złotych przychodu jest, pi znaczy powiedzmy 2 miliony złotych kosztu mam, nie wiem ile tutaj, nie podsumowałem tego całego kosztu, no ale powiedzmy, że tego kosztu całego jest 2 miliony. Kupiłem towaru za i oto jest pytanie. Nie wiadomo za ile kupiłem towaru. Będzie to wiadomo dopiero na koniec roku, no bo zrobiłem inwentaryzację i tak naprawdę na koniec roku dopiero wyjdzie <laughs> ile ostatecznie zarobiłem pieniążków. Ale no tutaj macie pięknie tutaj zestawienie, nie? Czyli tak, przychodu 7 milionów, kosztów 2 miliony, zostało 5 milionów. Złotych na towar, nie? I teraz pytanie: Czy wydaliśmy na towar 5 milionów 500 tysięcy i w tym roku straciliśmy pół miliona złotych? Czy wydaliśmy na towar 4,5 miliona i zarobiliśmy pół bańki? Czy wydaliśmy na towar 3 miliony i zarobiliśmy 2 miliony na przykład, nie? No to wiecie, różnie może być. Oczywiście przy tych prowizjach i przy tym wszystkim to na pewno tak nie jest. I biorąc pod uwagę to, że działam jako hurtownia, no ale też biorąc pod uwagę całą, całą, całą skalę biznesu, no to no to wiecie, no coś tam zostaje na utrzymanie firmy, nie? Jak to, jak to mówią. No i jeszcze tutaj mam dodatkowe dwa koszty, czyli samochód koszt 35 tysięcy złotych na, na rok no bo samochód mam wypożyczony muszę zapłacić ubezpieczenie, muszę zapłacić e, jakąś tam e, raty tego pożyczania, tak jakby samochodu, nie? No to nowy samochód z salonu kosztuje mnie w tym wszystkim 35 tysięcy złotych. No to biorąc pod uwagę to, że tego Przychodu jest powiedzmy 7 milionów złotych, no to te 35 tysięcy jest to troszeczkę taka bolączka, bo za 35 tysięcy już by można też jakieś super, super auto kupić, zamiast płacić za wypożyczenie. No ale tak, tutaj wiem, że są dwa obozy. Ja nie jestem w ani jednym obozie, ani drugim, bo moim zdaniem wypożyczenie samochodu to jest super opcja dla osób. Powiedzmy, prowadzący dany, dany biznes i zakupienie samochodu za 35 tysięcy złotych. To też jest super opcja. Także ja się za, za żadną stroną tutaj nie będę. E, ja na razie wypożyczam, ale może się okazać, że na koniec wypożyczania samochód kupię albo wykupię, albo nie wiem jeszcze jakie decyzje podejmę, więc może będzie kupiony, a może w międzyczasie. W Rozpisasz sobie zwykły leasing na inny samochód albo znowu wypożyczę samochód. To wszystko zależy od całej sytuacji, od całego biznesu, od tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało. No i jeszcze na tankowanie, no bo to też jest koszt gdzieś tam na fakturę, wydałem 6 tysięcy złotych. Ja robię bardzo mało kilometrów, no bo robię tych kilometrów tam nie 12 tysięcy, 13 tysięcy w rok. To jest wszystko, no to tankowanie mi wyszło 6 tysięcy złotych. Można by tu jeszcze doliczyć chyba jakiś przegląd. Ale nie, bo przegląd już chyba uwzględniłem tutaj wyżej, bo za ubezpieczenie tak. I to są tak naprawdę wszystkie, wszystkie, wszystkie koszty. Do tego przychodzą przychody, czyli cały towar, który kupię, 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 kupię kupuję towar. No to z przychodów mam tylko faktury i z przychodów mam tylko tak naprawdę raport z kasy fiskalnej. Nie? No i w ten sposób ta cała firma tak naprawdę funkcjonuje. I to są koszty, które są praktycznie pobrane z banku, pobrane z danych tutaj źródeł. I, i takie mam koszty tego. Takie mam koszty tego wszystkiego. No to to jest, to jest tyle, co chciałem na dzisiaj Wam opowiedzieć. Tak to wszystko wygląda. Napiszcie mi, jak to wygląda u Was. O, napiszcie mi, co Wy o tym wszystkim tutaj myślicie. Yy, I widzimy się w następnym odcinku.